Brwi to podstawa. Jak się mówi... Oprawa oczu. O, tak. Brwi to oprawa oczu. Ja wybieram bardzo cienkie kredki i lubię metodę włoskową, czyli rysowanie po jednym włosku, żeby troszeczkę zagęścić i je tak optycznie nastroszyć. No właśnie, ja niestety muszę sobie je nastroszyć najpierw, więc trochę żelu użyję. Jestem fanką grubych brwi i takich właśnie krzaczastych. Kojarzy mi się z moją mamą z lat 90. A twoim zdaniem w Polsce łatwo jest być mamą i pracować? Być czynnie zawodową mamą? Nie, jest to trudne. Nawet ja jakby też daję zwolnienia mamom na opiekę nad dzieckiem. I ten stres, który one mają, że nie powinny pójść na zwolnienie, że nie mają opieki. A teraz podczas pandemii to już naprawdę było ciężko. One chcą dać siebie wszystko, ale z drugiej strony no, mają też chore dziecko w domu. Dużo osób nie ma pomocy, jak babci. Ja na przykład z mężem mamy niani i się wymieniamy, non stop się wymieniamy. I na szczęście mam o tyle dobrze, że jak na przykład no, idę do przychodni i moje dziecko jest chore, to mój mąż może zostać w tym momencie. Ale nie każdy tak ma. I myślę, że no, nie jest to ułatwiane, zdecydowanie. To na wykończenie usta, błyszczyk. To jest szybki makijaż, który naprawdę zajmuje mi codziennie około 5 minut i jestem w stanie jakoś polepszyć swoje samopoczucie, wyjść do ludzi i nie wyglądać na niewyspaną mamę.